Wznawiam obrady po przerwie. Chwilę tylko znajdę ten punkt. I proszę Komisję Edukacyjną teraz o przystąpienie do pracy. Już jest czas. O zdanie kart do głosowania, przepraszam. Czyli przedstawię Państwu teraz regulamin głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Musikowcu. Punkt pierwszy. Rada Powiatu w Myśliborzu odwołuje Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Punkt drugi. Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu przeprowadza się w sposób tajny. Punkt trzeci. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego. Punkt czwarty. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna. Karty do głosowania wydawane są radnym bezpośrednio przed głosowaniem i nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Punkt piąty. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, wyczytując nazwiska obecnych radnych. Punkt szósty. Radny oddaje głos poprzez rzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania. Punkt siódmy. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowach za, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem Elżbiety Ligenzy ze stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, albo poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowie nie, opowiadając się w ten sposób przeciw odwołaniu Elżbiety Ligenzy ze stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, albo poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowach wstrzymuje się od głosu, wstrzymując się w ten sposób od podjęcia decyzji w sprawie odwołania Elżbiety Ligenzy z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu. Głos jest ważny, jeśli radny znak X postawi tylko przy jednej wybranej odpowiedzi. Paragraf punkt 8. Głos uznany będzie za nieważny, gdy pierwsze. Karta do głosowania będzie inna niż przygotowana przez Komisję Skrutacyjną. 2. Na karcie do głosowania zostanie wpisany więcej niż jeden znak X lub brak będzie znaku X. 3. Karta do głosowania będzie zawierać dopiski lub skreślenia. 4. Karta do głosowania będzie przedarta w całości. Punkt 9. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki głosowania. Punkt 10. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. No ja jestem. Paragon jest. Nie wiem, czy jest głupi. Jest. Głupi jest. To pani radna Wioleta Rzeglińska będzie teraz wyczytywała nazwiska radnych. Proszę podchodzić. Aha, ty byś czytał. Pani radna będzie kartkami dzielić. Pani radna Rzeglińska Wioleta. Pan radny Robert Dudek. Pan radny Janusz Fabiańczyk. Pan radny Tomasz Jarema. Pani radna Elżbieta Ligenza. A kogo bez odwołania?
Pan radny Ferdynand Łukasik. Pan radny Arkadiusz Mazepa. Pani radna Danuta Patkowska. Pan radny Andrzej Potyra. Pani radna Alicja Kwil. Pan radny Andrzej Rudnicki. Pani radna Urszula Sawicka. Pan radny Zygmunt Siarkiewicz. Pan radny Ryszard Wiśniak. Pan radny Wojciech Wojtkiewicz. Przedłużymy, tak? I komisja udaje się do liczenia głosów.